Cześć, tu Ernest! Za nami finalny update w tym sezonie, a dziś zapoznam Was z 11 najważniejszymi zmianami i nowościami na polu bitwy. Rzucimy okiem na kilka bardzo ciekawych wycieków na temat łowców, przedmiotów i nie tylko, oraz oczywiście punktu zerowego. Zacznijmy od punktu zerowego. O ile nie pojawiły się wzmianki o evencie w tym sezonie, z ostatnich zmian na wyspie można wyczytać, że coś jednak się szykuje. Punkt zerowy jest przerażająco niestabilny. Jest na nim jeszcze więcej pęknięć niż kiedykolwiek, co momentami ujawnia nam sam środek punktu zerowego. Na zewnątrz emituje falami energii, które zaginają samą rzeczywistość. Ale to nie wszystko. Raz na jakiś czas może dojść do niewielkiego wybuchu, który pobudza destabilizację i wiązki energii portali, które same z siebie ledwo co się trzymają. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że to dopiero pierwszy etap destabilizacji punktu zerowego. Możemy spodziewać się, że z czasem będzie tylko gorzej. Fale, które non-stop pulsują w rytmie punktu zerowego, będą coraz wyrazistsze. A te arytmiczne pojedyncze impulsy coraz intensywniejsze. Na pewnym etapie te impulsy będą ingerować nawet w samą rozgrywkę i istotę pętli. Słuchajcie, nawet czat głosowy będzie szwankować pod wpływem tego całego chaosu. Kojarzycie może ten trik na ominięcie elekcji, w cudzysłowie zlagowanym głosem? No to będzie coś takiego. Destabilizacja sięgnie również postaci. Już na początku sezonu było widać, że coś jest z nimi nie tak. Następne zmiany tylko podkreślą ten efekt zakłóceń. A wszystko to z epicką oprawą dźwiękową. Posłuchajcie tylko niektórych z nowych dźwięków punktu zerowego. Nie wiemy jeszcze, do czego to dokładnie prowadzi, ale możemy się spodziewać, że sezon 6 kontynuuje ten wątek fabularny związany z Nexusem. Obecny punkt zerowy przypomina ten z 9 sezonu, rozdziału 1. I podobnie jak w tamtym sezonie, może on w końcu wybuchnąć na taką skalę, że zajdzie jeszcze więcej dziwacznych zmian na wyspie. Ta fioletowa energia może przeciekać ze świata, w którym przysiadują różne elementy rzeczywistości Fortnite. Po raz pierwszy to miejsce mogliśmy ujrzeć właśnie po wybuchu punktu zerowego, na koniec 9 sezonu. Co dało początek 10 sezonowi. Możliwe też, że 7 zainteresuje się działalnością agenta Jonesa. Niestety odłożył on słuchawkę tuż zanim jego przełożona powiedziała: tylko nie zwróć na siebie uwagi 7. Co oznacza, że jest on prawdopodobnie nieostrożny. Po społeczności Fortnite krążą również teorie o tym, że Kevin powróci pod jakąś formą. Jeśli agent Jones zdoła skurczyć Nexus do oryginalnej formy i ustabilizować go, po drodze może spowodować gwałtowne wyładowanie energii, podobne do tego, które dało życie kostce Kevin. A wy co o tym sądzicie? Dodam jeszcze, że Tim Sweeney, szef wszystkich szefów Epic Games, w dniu aktualizacji wstawił takiego oto posta. Co tym razem ma dokładnie na myśli, to już zostawię wam. Przejdźmy dalej, nowe skiny i emotki. Jak co każdy duży update, pojawiło się kilka nowych przedmiotów kosmetycznych. Na początek style. Posiadacze skina Mgła otrzymali do całego zestawu tego skina po 2 style, które uważam za fantastyczne. Są one do samego ubioru, plecaka i zbieraka. Mgła niedługo powinna wrócić do sklepu w cenie 1200 odoców. Osoby, które kupiły obcego w zestawie za to, otrzymały ekran wczytywania. Poza tym dodano kilka całkowicie nowych przedmiotów. Pierwszym z nich jest Cypress Nell, ubiór z 2 stylami za 1200 fałdolców. Z opisu można wyczytać, że dla Riz jest prawie jak ojciec. Fakt, że są dla siebie bliscy, ujawnia nam nawet sama zbroja. Do zestawu z nim będzie jeszcze zbierak do wydobywania surowców z asteroid za 800 fałdolców i lotnia za 1200 fałdolców. W temacie emotek jedna z nich to dosłownie nudzenie się na biurowym krześle. Należy ona do kategorii emotek ruchowych, co pozwala nam na jazdę na krześle. Druga nowa emotka to Shanta. Podobnie do emotki Śpiewanie ze Świąt, będzie to pieśń grupowa. Im więcej osób będzie wykonywać tą emotkę obok siebie, tym bogatsza w głosy będzie Shanta. Obie te emotki wejdą do sklepu po 500 fałdolców. Jest jeszcze nowy pakiet muzyczny i już wiem, że to mój ulubiony. W końcu! Doczekaliśmy się chwytliwej nuty Ciacha z jego knajpy jako pakietu muzycznego. Niech sobie leci w tle. Ciacho ma niesamowity głos. Są jeszcze nowe malowania. One również powinny wejść do sklepu za fałdolce. Dodano też nową nagrodę FNCS oraz ekran wczytywania. Nie znamy jeszcze jego przeznaczenia. Dalej, na miejscu 9 jest nowy pakiet startowy. Wycieki Shiny zdradziły nam, że zestaw skina Centurion będzie w pakiecie startowym.
Nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy wyjdzie, ale jak zwykle będzie kosztować 16 zł, a w pakiecie będą same skiny, czyli ubiór, plecak i zbierak, plus 600 hodolców. Centurion będzie miał dodatkowy styl bojowy. Mi się nawet podoba. Ponadto jest jeszcze nowy pakiet PS Plus. Przedmioty, które teraz widać na ekranie, będą prawdopodobnie w najnowszym PS Plusie. Co oczywiście oznacza, że będą one do odebrania tylko na konsolach PlayStation. Banner i emotka? Zbieraki i malowanie za to są kozackie. Zwłaszcza moim zdaniem zbieraki. Lubię to połączenie włókna węglowego z niebieskim. Nie znamy oficjalnej daty wyjścia tego pakietu, ale nagrody PS Plus do Fortnite wychodzą zazwyczaj między 14 a 17 dniem miesiąca. Jest jeszcze jeden pakiet. Słuchajcie, żeńska wersja Midasa w końcu zawita na pole bitwy. Koncept autorstwa Kitsu po prawie roku i zapowiedzi w formie ekranu wczytywania został dodany do Fortnite i jest lepszy niż myślałem. Złotka, tak nazywa się oficjalnie po polsku ten skin. Podobnie do Midasa, poza tym, że jest bogata w akcenty złota, ma jeszcze dodatkowy, sekretny złoty styl, który jest reaktywny. Im więcej zdobytych eliminacji, tym więcej złota będzie na tej postaci, co jest bardzo fajnym szczegółem. Jej plecak tak samo. Złotka będzie miała również dotyk Midasa, czyli że każdą broń podniesioną tym skinem pokryje warstwa złota. Do zestawu z nią są jeszcze równie złote, podwójne zbieraki. Nie wejdzie ona jednak do sklepu za hodolce, a prawdziwe pieniądze. Pakiet złotki powinien kosztować nie więcej niż 45 zł. Ale uwaga, poza samymi skinami po zakupie pakietu złotki, otrzymuje się jeszcze kilka prostych wyzwań, za wykonanie których będzie 1500 hodolców, co czyni ten pakiet bardzo opłacalnym. To tyle o złotce. Teraz chciałbym poruszyć temat nowego łowcy. Niedługo pojawi się nowy portal, który wpuści do świata Fortnite prawdopodobnie ostatniego łowcę w tym sezonie. Nazwy kodowe i lokalizacje portali za wiele nie zdradzają. Portal ten też nie ma żadnych specjalnych efektów, więc musimy skorzystać z innych podpowiedzi. Przekażę wam teraz parę wycieków i ciekawostek, które zaraz się połączą. Więc tak, Sheena na swoim Twitterze dał znać, że zaktualizowano zakładkę do sklepu Marvela, co oznacza, że niedługo może pojawić się coś z tej kolekcji powracającego albo nowego. Tabor Hill na Twitterze za to napisał i podkreślił, że jego syn bardzo chce obejrzeć film Ant-Man w ten weekend. Dla tych, co nie wiedzą, Tabor Hill raz na jakiś czas dostaje informacje od anonimowego informatora z Epic Games. Miał już on okazję nam zdradzić wygląd nowych skinów, czy nawet całych zmian na mapie sezonów. Jego wycieki zawsze sprawdzały się w przynajmniej 90%. Te 10%, które odjąłem, to po prostu zmiany wprowadzone przez twórców gry na ostatnią chwilę. Wspominam o tym, ponieważ to nietypowy tweet z jego strony i wygląda jak typowa podpowiedź. Ponadto w plecaku agenta Jonesa, w którym były podpowiedzi co do łowców, było akwarium dla mrówek o nazwie Ant Farm. Do dziś do tej podpowiedzi nie przypisano konkretnie żadnego łowcy. Te trzy ciekawostki po połączeniu ich prowadzą nas do wniosku, że w ten weekend Ant-Man będzie jednym z, albo ogólnie ostatnim łowcą, który przyjdzie na wyspę w tym sezonie. To super bohater z uniwersum Marvela, który dzięki zaawansowanej technologii może się znacząco zwiększyć lub zmniejszyć. Stąd jego nazwa, Człowiek Mrówka. Oczywiście nalegam, aby przyjmować takie teorie z przymrużeniem oka, ale co do tej teorii, ja sam jestem przekonany. Lecimy dalej, na miejscu piątym jest Laser Beam. Twórca Laser Beam doczekał się swojego własnego skina z serii Icon, który nawiązuje do dawnych czasów, kiedy pracował na budowie, co było tradycją w całej jego rodzinie. A teraz ma miliony subskrypcji i swojego własnego skina w Fortnite. Coś pięknego. Skina Laser Beama będzie można zgarnąć za darmo. 3 marca, czyli już dzisiaj, odbędzie się Laser & Freshes Super Knockback, turniej inspirowany pistoletem krzemieniowym, czyli ulubioną bronią Laser Beama. Wiele broni, które masz do dyspozycji w tym turnieju, to potężniejsze warianty broni odrzucających. W zrzutach zaopatrzenia znajdziesz niestandardową wersję pistoletu krzemieniowego. Pistolet nokautowy Lasera. A gdy otrzymasz obrażenia, możesz użyć emotki, by się leczyć. Obrażenia od upadku się nie liczą. Szczegóły na temat turnieju Duo Lasera i Fresha można już podejrzeć w grze w zakładce z turniejami. W ciągu 3 godzin można zagrać do 10 meczów. W regionie Europy 200 najlepszych drużyn otrzyma cały zestaw Lasera, czyli ubiór, plecak, zbierak i emotkę. A drużyny na miejscach od 201 do 1800 otrzymają sam strój i plecak. Zestaw Laser Beama będzie również dostępny w sklepie od 1 w nocy w piątek 5 marca. Swoją drogą możemy rzucić okiem na nowy sklep. Dzisiaj Fresh, bliski znajomy Lasera, otrzymał swój własny zestaw szafki ze skinem Intuicja. Niestety, Fortnite nie mógł dać skina Reflex, którego mainuje Fresh, ponieważ Nvidia, do której ten skin należy, nie wyraziła na to zgody. Tak, Reflex pojawił się kiedyś raz w sklepie, ale to było przez pomyłkę 2 lata temu. Reflex to oficjalnie skin ekskluzywny, który na długo nie wróci. Poza tym wycieki zdradziły nam, że twórca Epic Whale też będzie miał swój własny zestaw do szafki.
przechodzimy na miejsce drugie, czyli zmiany w trybie kreatywnym. Po pierwsze, dodano dwie nowe wyspy. Powiększoną wyspę siatki oraz malutką tropikalną wysepkę. W zakładce z galeriami można teraz wybrać nowy zestaw jasnych struktur agencji. Różnice najłatwiej jest zauważyć po cegłach. Z oficjalnych newsów to Epic Games dało znać, że planują tłumaczyć teksty w centrach trybu kreatywnego na wszystkie 13 języków dostępnych w Fortnite. Ale to nie wszystko! Inside Battle Bus doszuka się w plikach gry wzmianki o nowej opcji, która pozwalałaby nam ustawić maksymalną liczbę graczy na wyspie do aż 50! Testy tak ogromnej ilości graczy już trwają od kilku miesięcy i jest nawet dostępna taka mapa z maksymalną ilością graczy ustawioną na 50. Ale ta sama opcja jeszcze nie jest publiczna. Ponadto do trybu kreatywnego ma szansę wejść jeszcze większa wersja powiększonej mapy siatki, na której maksymalna pamięć wynosiłaby aż 100 milionów jednostek zamiast 100 tysięcy jak zawsze. Coś mi się jednak wydaje, że to tylko dla twórców gry. Okej, na miejscu pierwszym są nowe tryby okresowe. Od wczoraj dostępna jest naparzanka w edycji Powrót do przeszłości i wiecie co? Tu też na kilka godzin wkradł się pistolet maszynowy Uzi. Mi się wydaje, że twórcy gry przygotowując tryb Powrót do przeszłości, na liście puli broni po prostu aktywowali wszystkie wyłączone dotychczas bronie. Usunęli takie oczywiste jak Infinity Blade czy Rękawice Nieskończoności, ale zapomnieli znowu wyłączyć tego PM-a. Poza tym Hypex dał znać, że w plikach gry pojawiły się następujące nowe tryby. Pierwszy to klasyczne przedmioty. W tym trybie będą dostępne bronie jedynie z pierwszej połowy rozdziału pierwszego, czyli pompy bez epickich legendarnych, bugi bomby, granaty dymne, bursty, krzaki itd. Drugi nowy tryb nosi nazwę ochroniarz. W tym trybie każdy oddział ma jednego VIP-a. Reszta drużyny pełni rolę ochroniarza VIP-a. Kiedy VIP drużyny zostanie zlikwidowany, reszta drużyny odpada razem z nim. VIP-y są wystawieni na ciosy. Są oznaczeni na mapie u każdego przeciwnika oraz nie mogą podnosić broni. Ale nie są całkowicie bezradni. VIP-y mają specjalny, regenerujący się granat, który po rzuceniu reanimuje członków drużyny. Swoją drogą na gameplayu w tle widać Wektora w akcji. Wektor zastąpił Digla i jest tego tygodniową powracającą bronią. Słuchajcie, tą broń warto i nawet trzeba ulepszać. To nie kosztuje wiele, a daje niesamowity efekt. Legendarny Wektor bez problemu skosi każdą ścianę plus samego przeciwnika. Magazynek nie jest zbyt pojemny, ale czas przeładowania to rekompensuje. I to w sumie na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. O, mam jeszcze jedną ciekawostkę. Te fale energii były już widoczne na pierwszym zwiastunie sezonu 5. Dobra, proszę iść!